Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No niestety to jest znana prawda, że największą kasę to się robi na biedzie i na nieszczęściu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Pandemia 19, panika 19, Wuhan 19, chińska grypa i tak dalej, i tak dalej. No, rozpiernicza świat w Ameryce. Teraz w niektórych miastach to jakieś ubecje wysyłają na ulicę, stasi, zaczynają ścigać ludzi mandatami i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się zamieniają tak samo w samych żandarmów. Napierniczają się w sklepach, upominają innych, pomimo że człowiek chodzi 7-8 stóp, czyli tam 1,5-2 metry od innych, to ludzie jeżdżą na rowerach i tak dalej, i tak dalej. No ale forsa. Zawsze jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Ameryce rząd federalny płaci 20% więcej szpitalom, dlatego ludzie tam, no jak to mówią, gotują książki. Tutaj jest takie powiedzenie cooking books, no i gotują te książki, przekłamują, wypisują wszystkich, że umarli. No ale w Ameryce Południowej jest jeszcze większa makabra. W Ameryce Południowej po prostu tam jest zawsze korupcja, a teraz jeszcze większa jest, bo są możliwości. W Kolumbii, w małym miasteczku rolniczym, major, prezydent tego miasteczka zdecydował, że kupi tam ponad 500 najróżniejszych pudełek jedzenia dla ludzi, którzy tam stracili pracę przez to, no bo już cała ta pandemia usunęła możliwości pracowania. No i część ludzi, tych aktywistów, posprawdzała ceny tych podstawowych rzeczy, które były niby kupione. Ryż, czy tam olej, fasole, nie fasole, różne inne rzeczy. No i okazało się, że wszystko było przepłacone 30% więcej niż normalnie by było w sklepie. Do tego jeszcze dużo ludzi powiedziało, że powiedzmy nigdy nie otrzymało tego jedzenia. Cały ten kontrakt, no to był w sumie mały, 17 tysięcy dolarów, no ale we wszystkich małych miasteczkach, większych miasteczkach, stanach, terytoriach i tak dalej, i tak dalej. Oskarżenia są, że wykorzystywali pandemię do robienia forsy, dlatego że rząd poluzował te wszelakie wymagania zamówieniowe. No i teraz kontrakty dostają wszyscy ci, którzy politycznie tam wybierali tych, którzy mają możliwości dawania kontraktów. No niestety ręka rękę myje, no i kradzież państwowych pieniędzy, publicznych pieniędzy podatnika w sumie, tak? No bo to zawsze pieniądze, to nie ma państwowych pieniędzy, to są pieniądze, które były zabrane podatnikom. Tyle tylko, że politycy, urzędnicy kontrolują to. No ta budżetówka, urzędówka, no to niestety to robi. Jedzenie powinno trafić do tych, co najbardziej potrzebowali, a trafiło do kieszeni polityków. Prokuratura się za tym wzięła, no i że to po prostu zdefraudowali i ukradli fundusze publiczne. Był taki areszt domowy, facet był zaaresztowany, a nie poszedł do więzienia, no ale powiedział jak zwykle, że jest niewinny, tak? Wszystkie te bandziory to są niewinni. Powiedział, że cena to jest dlatego taka wysoka, no bo sklepy biorą więcej. No ale to też wykombinować, żeby iść kupić w sklepie, no i później zanieść towar do ludzi, tak? No to od razu wiadomo, że coś jest nie tak. No okazało się, że facet kontrakt zrobił, bo oni mieszkają tam, to miasteczko jest 5 godzin jazdy od stolicy Bogoty. No on właśnie nie kupił lokalnie, tylko kupił bezpośrednio z Bogoty od ludzi, którzy popierali go w wyborach
wyborach politycznych. Ogólnie rzecz biorąc, prokurator generalny w Kolumbii założył 800 spraw kryminalnych o korupcję. No i w sumie 10 prezydentów, 10 majorów z najróżniejszych mniejszych miast i miasteczek zostało usuniętych. Także to wygląda, że to jest nagminne. Korupcja w czasie tej pandemii po prostu była chyba gorsza niż pandemia sama w sobie. W Polsce też jakieś były tam numery z ministrem zdrowia, też kupowali jakieś maseczki, nie maseczki za podwójne, potrójne sumy, no ale w innych państwach, w innych miastach jeszcze było gorzej. W Brazylii, w stanie Rio de Janeiro, to skazali gubernatora, który jest odpowiedzialny. No tutaj to też już tak nie wiadomo, czy to faktycznie taki idiota, ale zapłacił za dużo za ekwipunek, wyposażenie do jednego szpitala, no i podpisał kontrakt i zapłacił pieniądze na wybudowaniu takich polowych szpitali, 8 polowych szpitali, z którego był tylko jeden zbudowany. W północnej Brazylii policja zatrzymała następnego gubernatora, który zapłacił prawie 10 milionów dolarów za 400 wentylatorów. No niektórzy mówią tam respiratorów. Także to była podwójna cena. Tak, także ustawiali się po prostu, kupowali za cenę, brali podwójnie, no i jako 5-minutowi pośrednicy. No w Polsce chyba taki sam bandytyzm, to samo było, tak? Kupił tanio, sprzedał drogo, no teoretycznie to jest biznes i kapitalizm, ale praktycznie jeżeli są to urzędnicy, politycy i ludzie, którzy powinni pilnować tego, żeby była uczciwość, no to coś się chyba dzieje niedobrego. No. Przedstawiciele prawnicy dla tego gubernatora powiedzieli, że to wszystko jest nieprawda, że on zawsze wszystko mówił i pokazywał, co robi, i że próba usunięcia jego to jest wszystko sfałszowane. No ale to chyba łatwo sprawdzić teraz rachunki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te skandale wentylatorów kupowane za potężne narzuty, no bo to właśnie chodzi o to narzuty. W Boliwii, to jeden z najbiedniejszych krajów w Ameryce Południowej, minister zdrowia został wyrzucony w maju, dlatego, że był zaaresztowany też za korupcję, bo kupił 180 wentylatorów, respiratorów z firmy w Hiszpanii. Normalnie powinien zapłacić 2,5 miliona, zapłacił ponad 5 milionów, także 2,5 miliona dolarów gdzieś zniknęło. Jak zwykle prawnicy mówią, że nie, gubernator nic złego nie robił. Czy wentylatory były jednym z największych problemów? No nie tylko, wszystko na wszystkim można było robić forsę. W Ekwadorze, kiedy ludzie umierali, leżeli na ulicach, to szpital państwowy kupił te wszystkie torby na zwłoki z 12-krotnym narzutem, także 1200% przepłacili więcej. Kupili 4000 z tych worków na zwłoki. Szpital mówi, no, że tam nic się nie dzieje, no ale prokuratura przyszła i zaresztowała 16 osób. No tak, także to nie wiadomo, czy to taka chciwość jest, czy to faktycznie tak kradną, czy tak są przekonani, że po prostu można tak kraść. No to jest makabra, to makabra. Nawet przed tą pandemią w Ameryce Południowej cała ta
sytuacja zdrowotna, szpitalna i temu podobne, no to to jest nieprawdopodobne. Korupcja jest na wysokim poziomie. W Argentynie Transparency International, czyli Międzynarodowa Przejrzystość, to jest taka organizacja, która sprawdza kto, gdzie jest korupcja, no to twierdzą, że urzędnicy bez kompletnych skrupułów na całym świecie są w stanie, kradną około 500 miliardów dolarów rocznie właśnie w tym sektorze upaństwowionej medycyny. Tak? Także to jest następne miejsce, gdzie państwowe pieniądze po prostu przeciekają, no i łatwo je ukraść albo dać, albo także prywatna medycyna chyba jednak bardziej tego wszystkiego pilnuje niż pieniądze z niczego. Dlaczego tak się dzieje? No większość tych rządów zezwala na kupowanie jakieś tam błyskawiczne, szybkie. Mówi, no niech, żeby to kupić, nie ma znaczenia jak. No i później jak nie ma znaczenia jak, no to nie ma jakichś konkurencyjnych propozycji, nie ma jakichś rozeznania, co, gdzie można kupić, tylko po prostu znajomi znajomków kupują i jest jedna wielka ustawka bandziorów. Cały ten ekonomiczny kryzys, wiele kompanii też jednak traci spojrzenie, co może zrobić, co nie może zrobić, jaki może dać narzut, też korzystają z tego, no ale jednak te kupowanie bezpośrednie i przyspieszonym tempie, no to wygląda na to, że to wszystko upada. W Kolumbii ta chęć odpłacenia się swoim ludziom, którzy pomagali wybierać, jest nieprawdopodobna. Ludzie, którzy dawali pieniądze na kampanie wyborcze, byli w stanie wybrać 50-100 razy więcej. No ręka myje. Także to jest to ta negatywna sprawa, kiedy urzędy i politycy się biorą za pomaganie biednym. No w Ameryce teraz patrzą kongres. Kongres stara się przedłużyć, dać następne 3 tryliony na pomoc całej sytuacji. No ale prawda jest taka, że po prostu chyba trzeba by było to wszystko otworzyć, no i iść na żywioł. Te wszystkie liczby tych śmierci, które miały być, no to są niewyobrażalnie, nieprawdopodobnie złe. Ilość ludzi, którzy umiera po zarażeniu, no to w zasadzie jest na podobnym poziomie jak grypa, no bo w Ameryce na 300 tysięcy 8% choruje, czyli około 30 milionów ludzi ma grypę, 28 milionów ludzi ma grypę, no to jest dużo, 1 na 13 osób ma grypę, no i jedna osoba na 1000 umiera. Także złodziejstwo nieustanne. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Ty już nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.